List Jakuba. List Jakuba, pierwszy rozdział, od 2 do 4 wersetu. Oczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego. Oryginał mówi, wytrwałość zaś prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Gdy wiara napotyka przeszkodę, to reaguje radością, a nie załamaniem. Tak reaguje wiara. A nie wiara reaguje załamaniem. Musisz, to jest bardzo prosty test. Dlatego jest napisane, że przeszkoda, czyli te tutaj prześladowanie jakieś, jakaś próba, jakkolwiek to zwał, tak zwał, ona jest pewnego rodzaju testem też dla nas. Ja nieraz powtarzam, że realność czegoś sprawdza się w kryzysie. W kryzysie. To kryzys, on pokazuje dogłębną jakość czegoś. Kryzys. Kryzys. Gdy wszystko idzie dobrze, to tak naprawdę w wielu przypadkach człowiek nie ma jakby pewnego odniesienia. Nie oznacza, że musi coś iść źle, żeby mieć odniesienie, to nie o to chodzi, bo nie w ten sposób myślimy. Natomiast jeżeli już pojawia się, przyjaciele, jakiś problem, jakaś przeszkoda, to teraz patrzmy, jak reagujemy. Wiesz, jak będziesz chodził w wierze, co się dzieje, kiedy zbliża się do ciebie przeszkoda? Ty wiesz przede wszystkim, że pokonasz tą przeszkodę. Ty wiesz. A jeżeli ty wiesz, że pokonasz przeszkodę, to to jest dla ciebie dość zabawna historia. Ale kiedy jesteś załamany, to to jest dla ciebie prosta informacja, że to nie jest wiara, co prezentujesz w tej chwili. I naucz się tego. Przychodzi przeszkoda i chrześcijanin się wywala i mówi, o, koniec. Co teraz będzie? To znaczy, że nie podchodziłeś w wiarę. To, w czym żyjesz, żyłeś w tym momencie, to nie była żadna wiara. Bo cię przeszkoda załamała. Tu jest napisane, że ta przeszkoda powoduje, jakby przejście tej przeszkody spowoduje, że będziesz lepszym człowiekiem. Czyli paradoksalnie diabeł rzuca ci przeszkodę pod nogi, a ty przechodząc w wierze stajesz się silniejszy i mocniejszy. Rozumiesz? A więc nie dosyć, że przeszkoda cię nie załamała, to przeszkoda ci co? Pomogła. Wielu z was się uśmiechnęło i na tym właśnie polega podejście radosne do tematu przeszkód. Musisz zrozumieć, że jeżeli przeszkoda się pojawi, autorem przeszkód nie jest Bóg, autorem przeszkód jest diabeł. Ale jeśli pojawiła się przeszkoda, to pierwsza reakcja, tak, niech będzie taka, halleluja, wyjdę z tego lepszy. Ja wyjdę lepszy. Wiecie, na czym polega progresywny trening? Na tym, że systematycznie dokłada się niewielkie ilości ciężaru, tak? W wyniku czego, tak? Wzrasta siła człowieka. Człowiek podnosi 100 kg na sztandę i dołoży sobie po kilogramie z boku. Podniesienie 102 kg organizm w ogóle nie odczyta. Organizm nie czyta podniesienie 102 kg, podnosi 100 kg. Podniosłeś 102. Następny trening założysz sobie znowu po kilogramie. Podniesiesz 104. Wiesz dlaczego? Znów oszukałeś organizm. To się nazywa progresywny wzrost. W ten sposób się dochodzi do tego, że podnosi się potworne ciężary. Organizm jest oszukany. On się przyzwyczaja, on się wzmacnia.
Rozumiecie? Przeszkody w naszym życiu działają progresywnie. One powodują nasz wzrost. A więc jak się pojawia przeszkoda, tak? To nie jest powód do załamania, tylko to jest powód do radości. Halleluja! Wyjdę lepszy. Czy uczucia twoje za tym idą? Nie, bo my nie rozmawiamy tutaj o uczuciach, ludzie. No mamy takie specjalne spotkania, na których rozmawiamy o uczuciach. Ale to nie tu. Tu nie rozmawiamy teraz. Uczucia teraz są tutaj dla nas nieistotne. No bo jest normalną rzeczą, że przychodzi problem, to nasze uczucia nie są szczęśliwe z tego powodu. Zgadza się? No przepraszam. Ja nie znam osobiście kogoś, komu się napluje w twarz i ktoś się świetnie czuje. Niesamowicie. Jeszcze więcej zbierz flek, bo jeszcze więcej na mnie napluje. Jeszcze za mało tonę w ślinie twoje. Tak nie jest. Nasze uczucia mówią, nie pluj na mnie więcej. Tak? Albo przykro mi, albo zaraz ci złamie nos. Różne rzeczy mówią nam uczucia, zależy u kogo. Są różne uczucia u różnych ludzi, tak? Ale to jest nieważne, jakie uczucia, bo nie o uczuciach tu mówimy. Mówimy o tym, jaka jest reakcja wiary na przeszkodę. Przeszkoda to nie jest problem. Przeszkoda, tak? To jest winda do sukcesu. To cię podniesie. Podniesie cię. Oni rozbierają dach. Facet nie tylko ma przebaczone grzechy, ale jeszcze zaczął chodzić. Wiecie, jaka jest jazda? Człowieku. Tutaj jest to nieopisane, ja tylko mogę wyobrazić, jak on poleciał, przyjechał na piechotę do tej wioski, co tam przyszedł tam. I stanął, no i co? Jezus mi to zrobił. Kiedy my uwalniamy na początku radość, kiedy nie załamujemy się, kiedy nie krzyczymy od razu, o ratunku, przeszkoda pojawiła się, to nasza siła wzrasta. To wzrasta siła. Dlatego jest napisane, że radość Pana jest naszą siłą. To chodzi o to, że my nie... Bo czym ta radość? Jeszcze raz mówię, to nie jest skakanie do góry, halleluja, halleluja, czuję się świetnie, jak wspaniale, mam problem, czuję się świetnie, bo to jest masochizm. To masochiści tak robią, jak ich leją, a oni mówią jeszcze, jeszcze. Tak? Nie. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że podejście radosne to jest podejście niezałamujące. Jest przeszkoda i człowiek wiary podchodzi, mówi okej, jest przeszkoda, ja to rozumiem, zabieram się w tej chwili do zaplanowania rozwalenia tej przeszkody, prawda? I idę dalej, wiedząc, tak, że będę lepszy. Będę lepszy. Ten stan powoduje, że nasza siła zaczyna rosnąć. I już nie musimy się boksować z tą przeszkodą zbyt długo, rozumiesz? Bo stałeś się już silniejszy przez to tylko, że się rozradowałeś na początku. Już się przez to stałeś silniejszy. Wiara wie, że gdy przezwycięży przeszkodę, to się umocni. Gdy idziesz drogą wiary, ty zawsze będziesz napotykał przeszkody. I przejście przez każdą z tych przeszkód będzie powodowało, że będziesz coraz silniejszy. Coraz silniejszy. Coraz silniejszy. Rozumiesz? Wiecie, jaki jest zewnętrzny ślad na bohaterach? To są blizny. Bohaterzy mają blizny. Blizny. Blizny mają. Nie rany. Rozumiecie? To nie są rany. Blizna to jest zaleczona rana, wyleczona rana. Człowiek, który ma blizny, to jest praktyk. Tak? On miał ranę, a jej nie ma. On przeszedł przeszkody. Przeszedł przeszkody. Ja kocham praktyków. Kocham ludzi, którzy przeszli kawał życia. Dlaczego? Bo ja w ogóle mogę brać od nich mądrość, rozumiecie, bez żadnego problemu. Kiedy pojawi się przeszkoda, nigdy się nie cofaj. Nigdy.
Tylko w wierze już zacieraj ręce i mów, będę silniejszy. Przejdę przez to. Zwyciężę. Halleluja. Będę mocniejszy, wytrwalszy. Moja wiara powiększy się. Nie mów, że o, Bóg mnie tu przysłał. Ktoś kiedyś do mnie powiedział, wiesz Artur, to chwała Bogu, że poszedłeś do więzienia. Mówi, bo tam się nawróciłeś. Ja mówię, jaka chwała Bogu, że do więzienia poszedłem. Pójdź się w głowę. No bo to Pan cię tam posłał. Mówię, nie Pan mnie posłał do więzienia, tylko byłem debilem i poszedłem do więzienia. Ale Pan to wykorzystał. Ja mówię, ale to jest zupełnie inna para kalorii. Posłał, a wykorzystał. No to troszeczkę jest jakaś maleńka różnica, prawda? Są szkoły teologiczne, na których uczą, że różnego rodzaju przeszkody rzuca nam Bóg pod nogi, żeby nas wzmocnić. Bóg nigdy nie rzuca przeszkód pod nogi. Nigdy. Bóg nie daje cierpień, nie powoduje doświadczeń. Rozumiecie, o co chodzi? Nie montuje nam różnych myków, proszę Ciebie, żebyśmy, wiesz, bieg z przeszkodami. W ogóle nie, jest w ogóle życie, to nie jest bieg z przeszkodami. To w ogóle jest życie, no przeszkody są, bo jest diabeł. No, kurczę, rozumiecie? Kiedyś nie będzie diabła, nie będzie przeszkód. Ja już na to czekam, bo już mam go dosyć, rozumiesz? To nie lubię w ogóle. Ale zbliżając się do przeszkody, nie panikuje. Panika jest gorsza niż faszyzm. Ludzie krzyczą, ale co ci się stało? Przeszkoda. No to co? To przejść tą przeszkodę trzeba. Trzeba przejść przeszkodę, a nie. Będziesz lepszy. Przechodzenie przeszkód powoduje, że rośniesz w Bogu. Rośniesz. Bo Bóg jest z tobą przed przeszkodą, w momencie, kiedy wchodzisz na przeszkodę. Poznajesz Boga, jakiego wtedy nigdy byś nie poznał. Rozumiesz? Takiego Boga poznajesz. Ilu z was, będąc w różnego rodzaju akcjach w życiu, w akcjach, kiedy przez wiarę przebijaliście się, zderzyliście się z takimi manifestacjami Bożymi, że nigdy się z nimi nie zdarzyliście. Że nastąpiły takie dziwne rzeczy, takie przychylności, takie w ogóle jakby zbiegi okoliczności porobiły się, że właśnie wtedy, kiedy przechodziłeś przez przeszkodę, właśnie wtedy. Rozumiecie? Poza tym, gdy przechodzisz przez przeszkody, to twoja wiara uwidacznia się. Rozumiesz? To właśnie przy przeszkodach wiara się uwidacznia. Jest najbardziej widoczna. Jest najbardziej widoczna, kiedy przeszkoda się pojawia. Ja teraz sobie przechodzę jakiś tam znowu kolejny proces w moim życiu podniesienia na jeszcze wyższy poziom. I w ogóle staję przed różnymi przeszkodami. Teraz ja sobie przez te przeszkody przechodzę. Moja wiara się uwidacznia. Ja ją widzę. Ludzie ją widzą w ogóle. Jakub 2:14-26. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyjąć, brakuje im powszedniego chleba, kto z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje. Cóż to pomoże? Taka wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest dobry. Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała? I wypełniło się pismo.
które mówi, i uwierzył Abraham Bogu, i poczytanie mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywał usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary? W podobny sposób i Racha, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wpuściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Wiecie, że Luther chciał wyrwać list do Jakuba? List Jakuba z Biblii? Luther powiedział, gdyby ode mnie to zależało, to bym usunął ten list z Pisma Świętego. Bo jemu, kurczę, to nie grało. Luther doszedł do jakiegoś miejsca. A? Ale sobie też utknął. Zawsze zaczyna się od tego, że ufasz Bogu w swoim sercu. Spotykamy Jezusa. Nie mamy nic. Coś mamy, nic nie mamy. Każdy z was spotkał sobie Jezusa kiedyś. Miałeś coś na swoje usprawiedliwienie? Nic nie miałeś. Jedni z was byli dobrzy, drudzy byli źli. Tak? Okazało się, że to wszystko jest nic nie warte, co było dobre. Okazało się, że to, co było złe, nie było zbyt złe. Tak? Do Jezusa przyszliśmy goli i weseli. Łaska. Niezasłużona przychylność. Nie mieliśmy nic. Ale zaczyna się proces. Zaczyna się proces. Rodzimy się na nowo. I naszym życiem staje się co? Wiara. Wiara. I wiecie co? Wielu tutaj siada i myśli tak. Teraz będzie tak samo, jak wtedy, kiedy spotkałem się z Jezusem. Będzie to tak, że będę stał goły i wesoły, a Pan będzie mnie niósł na swoich skrzydłach. Ja z takim człowiekiem rozmawiam i mówię, już Cię poniesie daleko. Tak poniesie, że zobaczysz. To co? Ja mówię, jesteś po prostu leń śmierdzący. Leń! Pokaż mi swoją wiarę. Jak to się pokazuje wiarę? Pokazuje się uczynki wiary. Wiara bez uczynków jest martwa. Wiara jest objawiona w uczynkach, w działaniach. Rozumiecie? Dlatego wiara jest widzialna. Wiarę widać. Wiarę widać. Jak ktoś do mnie mówi coś i tego nie ma w jego życiu, ale on to zawsze mówi i nigdy tego nie ma w jego życiu, to znaczy, że to jest człowiek, który oszukuje sam siebie. Rozumiesz? Oszukuje sam siebie. Wiara jest widzialna. Krok po kroku twoja wiara uzewnętrznia się i jest coraz bardziej widoczna w twoim życiu. Wiara w życiu jest widoczna coraz bardziej. Coraz bardziej. Gdy wiara zostaje w stadium ukrytym, to przychodzi czas, że ona obumiera. Ja znam wielu obumarłych chrześcijan, nazywam ich śpiącymi księżniczkami. To śpiące księżniczki. Tak wygląda Kościół. W ogromnej części śpiące księżniczki. Śpią i czekają, aż wielki książę z nieba przyjdzie im da buziaka. I ten buziak nie jest dany. Lata i lata i lata. I pytasz ich, jak tam u ciebie? Chwała Bogu. Ja mówię, ja się nie pytam, jak u Boga. Ja wiem, jak u Boga. Że mu chwała. I te wszystkie inne sprawy. Jak u ciebie. Halleluja. Ja mówię, zacznij tutaj mówić po ludzku. Albo ja zacznę w innych językach do ciebie. Proszę cię, jak się trzymasz? Jak ty żyjesz?
jak twoje życie. No wiesz, wierzę. Ja mówię, nie wierzysz. Mam dla ciebie taką informację. Nie wierzysz. Ja wierzę. Spójrz na moje życie. Ja wierzę. A ty nie wierzysz. Utknąłeś w miejscu spotkania z Jezusem. Przeszedłeś przez drzwi niebiańskiego państwa i rozbiłeś namiot tuż za futryną. Kwitniesz w swojej małej harcerskiej jedyneczce. Rozumiesz? Wyglądasz sobie przez małe plastikowe okienko i mówisz, o, jestem już, jestem. I tak tkwisz i tkwisz i tkwisz. Pokaż mi swoją wiarę! Wyjdź stamtąd! Rusz się! Obudź się! Rozumiesz? O tym mówi Jakub. Jakub. O tym mówi Jakub. Brat pański. Wiecie, że nazywano go wielbłądem. Miał kolana takie. Był człowiekiem modlitwy. Potrafił godzinami klęczeć i modlić się. Taki był Jakub. A potem mówił, pokaż mi swoją wiarę. A ja ci pokażę moje uczynki wiary. Jest taki pastor do mnie, pod którąś z naszych ewangelizacji, pastor takiego dużego kościoła w Polsce, napisał pod którymś naszym, pod którąś ewangelizacją, że to nie przynosi efektów. Ja nie dyskutuję na Facebooku z nikim w zasadzie. Nie prowadzę. Czasami się podśmieję z kogoś tam gdzieś. Tak to nie dyskutuję, bo nie o to chodzi. Ale kiedy usługujący coś piszą, teraz nie piszą już. Bardzo rzadko ktoś usługujący się odezwie do nas. Ale w tym momencie jeszcze on się odezwał. Więc do niego napisałem prywatnie, ponieważ miałem jego numer telefonu. Napisałem do niego prywatnie, mówię do niego, czego kłamiesz publicznie? Przecież cię znam. Wiem, gdzie ty jesteś, wiem, w jakich ty siedzisz kompromisach. Tak? Jakim prawem pod filmem, gdzie nasi ludzie głoszą Chrystusa, ty się wypowiadasz? Jakim prawem ty to robisz? Jakim prawem? No bo to mówi, to moim zdaniem, ja mówię, twoje zdanie ma żadnego znaczenia. Dlatego, że ty mówisz przeciwko prawdzie Bożej. Oni robią uczynki wiary, ci ludzie. Oni robią to, co Chrystus powiedział 2000 lat temu, co wam powiedzieli na ucho, głoście na dachach. I oni kładą swoje życie. A ty jak ty śmiesz? Siedzisz w swoim religijnym krajdole, a? Robisz proszę ciebie polski Hillsong i uważasz w ogóle, że to jest w porządku. Że to jest super. Bo przychodzi do ciebie jakaś grupa poszukiwanych młodych ludzi, którym wkręciłeś w ogóle, że są niesamowitymi w ogóle perłami w ręku Pana, a oni są pochrzanieni jak piątek z pankracją. Potrzebują uwolnienia każdy po kolei. A ty ich utwierdzasz, że są cudowni. Bo skończyłeś warsztaty coachingowe. Sorry. To są, mówię, bohaterowie. Oni robią uczynki wiary. Życie swoje kłamą. I o tym pisał ja. Pokaż mi uczynki wiary. Wiara musi być uwalniana i wzmacniana przez pokazywanie jej. Rozumiecie? Ona musi być uwalniana i wzmacniana przez pokazywanie jej. Wiara musi być na wierzchu. Twoja wiara musi być na wierzchu. Na wierzchu. Pierwszą rzeczą, którą powinien robić wierzący człowiek, to manifestować swoją wiarę. Zaczyna się bardzo prosto. Od określenia siebie, że jest się wierzącym człowiekiem. W miejscu pracy, w szkole, wszędzie. Wszędzie powinni wiedzieć, że jesteście narodzeni z Bożego Ducha.
Wszędzie. Wszędzie. Nie wierzą, że jesteś narodzony z Bożego Ducha u Ciebie w pracy, w szkole, w jakimś miejscu. To jest grzech. Się z tego nawróć. To jest początek ruchu wiary. Jestem chrześcijaninem, jestem z tego dumny. Jestem odrodzonym z Bożego Ducha człowiekiem. Tak to działa. Rozumiesz? To jest początek w ogóle. Zaczynamy ruch wiary. Wiara jest żywa i ma swój korzeń w centrum życia. Dlatego musi być uwalniana na zewnątrz. Ona musi być pokazywana. Ludzie mają pretensje, teraz mówią, co wy tak manifestujecie swoją wiarę? Ja mówię, a czemu ty nie manifestujesz swojej wiary? Czemu ty manifestujesz swoją niewiarę? Bo wiara to jest moja prywatna sprawa. Ja mówię, gówno prawda. Wiara to jest bardzo publiczna sprawa. Bo mój Jezus powiedział, jak ci coś powiedziałem na ucho, to masz krzyczeć na dachach. I nie nakłada się kordza na lampę. Ona ma świecić i dawać blask. Blask. A nie, bo to taki inkognito. Inkognito. Przyjdę sobie do kościoła w niedzielę, jestem inkognito. Jeszcze mi piszą, właśnie gdzieś tam ich kamera zdejmie i piszą mi, czy możesz mnie, bo ja nie życzę sobie, żeby być na wizji. Ja mówię, to przyjdź do kościoła w takiej czapce, w takiej zdoczarnej. I koniec. A co to zaszkodzi? Możemy kupić ze 100 takich czapek, niech leży. Każdy kto chce, nie ma problemu. Możemy kupić biały, niedzielny. Tak, tak. Nie to, że czarne, że nie było, nie. To sobie biały czapki. Ktoś chce, zakłada czapkę, normalnie świadectwo wychodzi, mówi. Takie czapce. Fajnie. Myślicie, że coś, że to czymś się różni od tego, że my kamuflujemy naszą wiarę? Niczym się nie różni taka rzecz. Niczym. Jakub mówi, pokaż mi swoją wiarę. Zamanifestuj to. Pokaż mi wiarę swoją. Pokaż mi. Pytałem Boga, jak mnie zamknęli do więzienia, już po nawróceniu, mówię, Boże, jak mam głosić tym bandytom tam? Co ja mam im mówić? A Duch Święty tutaj mówi, przede wszystkim do którejkolwiek celi wejdziesz, to najpierw powiesz, że się narodziłeś z Bożego Ducha. Na dzień dobry. Powiedz, że spotkałeś Jezusa. Dobrze. I koniec. I wchodzisz do celi, mówisz, jak się nazywasz, cześć, cześć. Słuchajcie, mam jeszcze, panowie, jeszcze jedna sprawa. Spotkałem Jezusa osobiście. Milczenie. Śpasz? Mówię, nie, nie śpą. Okej. Okay. Nagle się czemu upewnić, że śpasz, czy nie? Nie śpą. Na szyję w ogóle. Wszędzie. Wiara musi być publiczna. Wiara musi być manifestowana. Tak? Wiara musi być czyniona. Nie możesz wierzyć o coś i narzekać. Nie możesz wierzyć o coś i bez przerwy chodzić wokół tego, proszę Ciebie, jak pies koło jeża i zastanawiać się przed Ciebie, co tam nie tak jest, że jeszcze nie ma. Bo to jest wszystko niedowiarstwo. To nie jest wiara. Wiara nie może być chowana, kamuflowana gdzieś. Ona musi być widoczna. Ona jest żywa i potrzebuje wyjścia na wolność. Ona potrzebuje wychodzenia na wolność. Rozumiesz? Ona musi się wyrażać. Nie może być duszona. Ona musi być odważnie manifestowana. Nie tylko poprzez to, że się przyznajemy do czegoś, że jesteśmy w Chrystusie, tylko również do tego, tylko musi być manifestowana również przez to, jak my wierzymy. Jeżeli wierzysz w jakiejś rzeczy, to musisz je manifestować. Jeżeli wierzysz w zasadę, kto daje, temu będzie dane, a przynosi jakieś pściny do kościoła, to wiesz, co to jest, co ty prezentujesz? To nie jest wiara, co ty prezentujesz. Człowiek, który wierzy w takie coś, że dając będzie mi dane, to przynosi ile może pieniędzy do kościoła. Rozumiesz? A nie 30 groszy.
Wierzysz? Tak, wierzę w zasobność materialną. Ja wierzę. I wierzący jestem. To daj mi pieniądze. To daj pieniądze. Rozumiesz, o co chodzi? To są prozaiczne historie, prozaiczne rzeczy. Wierzysz w to, że możesz zmienić swój status społeczny poprzez zmianę pracy? Wierzę. To czemu siedzisz w tej pracy 20 lat? I cały czas proszę ciebie 1700 brutto i 1700 brutto. Czemu? Jak to się ma do wiary twojej? Wiara musi być manifestowana. Wierzysz w to, że Bóg nie ma względu na osobę? A jesteś zależny od kogoś ze strony swojej cielesnej rodziny, tak? Jesteś zakręcony jak byk na lodzie, bo ta osoba dyktuje warunki w twoim życiu, tak? Jak, gdzie ta twoja wiara jest? No gdzie? W teorii. Ona musi być uwydatniona. Musisz stanąć twarzą w twarz naprzeciwko tej osoby i powiedzieć, nie będziesz manipulował moim życiem dalej. Będę żył tak, jak wierzę. Nie będę na każde twoje zawołanie. Nie będę. Nie jestem od ciebie zależny. No to co z tego, że jesteś moją matką i ojcem? Jak ja nie znam nikogo, by Bóg chciała. Cię urodziła, no to dobrze, że mnie urodziłaś. Halleluja. Ja mam twoje dzieci i nigdy w życiu tych dzieci nie uzależnię od siebie. Nigdy w życiu. Wiecie dlaczego? Bo je kocham. Bo je kocham. Dlatego właśnie, że ja kocham te dzieci, tak? To ja te dzieci będę uwalniał od siebie. Przygotuję je do życia, ja je uwolnię od siebie. Kurczę, rozumiesz, o co chodzi? I nie będę czekał, czy do mnie zadzwonią, czy nie zadzwonią. Będę chciał, to zadzwonią. One mnie kochają, to będą do mnie dzwonić i mi pomagać całe życie. Ja to wiem. One mnie kochają. I będą mnie kochać. Ale nie uzależnię. Chcę, żebyście rozumieli, że w naszej codzienności wiara musi być manifestowana. Jeżeli wierzę prawdzie jakiejś, wierzę prawdzie, tak? A idę do jakiegoś kościółka, w którym głoszone jest kłamstwo, jakieś pierdoły się tam głosi, tam siedzę i patrzę jak sroka w gnat, proszę ciebie, na kaznodzieje, tak? I mówię, bo tam też jest fajnie. Jak gdzie jest fajnie? Co to jest? Mówię, fajnie, co to jest? Fajnie? No fajnie. Fajnie to jest pod tą lodami. To może być fajnie. Kochasz prawdę? Kocham. No to po co tam chodzisz? Bo tam jest fajnie. No fajnie, no koniec. No do kościoła chodzi, bo jest fajnie. Ja bym w życiu nie chodził do kościoła, bo jest fajnie. Ja nie wiem. Kościół. No czujesz klimat, że idziesz do kościoła, bo jest fajnie? Jest tyle innych miejsc, oprócz zoologicznych. Galeria handlowa, no kolo. Rozumiesz, o co chodzi? Park, trampolin, cokolwiek. Tam jest fajnie, dobrze. No. A Kościół to jest życie, albo traktujesz to jako życie, twoje życie, wiesz o co chodzi, twój dom, twoją rodzinę, tak? Jeżeli masz rodzinę, tak? To nie wołaj, znasz się po jakichś kominkach tam gdzieś. Sprawdzasz, tam, jak tam pachnie. Trudno pachnie. Jak u stolarza. No nie, to żeby... Chcę pokazać ci, że wiara to jest coś praktycznego. Jest jakaś prawda, wierzymy tej prawdzie, tak, i praktykujemy tą prawdę. I to jest, że ja widzę wiarę. I Bóg wtedy widzi twoją wiarę, tak? Myślisz, że to, że ty powiesz, Panie Boże, ja ci ufam. Halleluja, ufam ci. Halleluja, za ramionami stoisz, w ogóle to jest uwielbienie. Ufam ci, Panie. A potem bierzesz jakąś prawdę, i ta prawda jest dla ciebie mało ważna. Nie, ta prawda wiem. Bóg jest miłościwy. No i co? Uf. No spójrz teraz. Ufam ci, Panie. Boga nie rusza to, że my mówimy ufam ci, Panie. Tak? Bo mnie by też na przykład nie ruszało, jakby moja żona mówiła kocham cię, proszę ciebie, pisała SMS-y, proszę ciebie z jakimś tam, wiesz, Johnem.
Ja bym nie chciał. Ja bym... Rozumiesz? Ja kocham, nie kocham. Tak, bardzo cię kocham. Bardzo cię kocham. Tak cię kocham, że... Tak wygląda podejście ludzi do Boga. A potem się dziwią, że im życie nie przędzie. Tak? Rozumiecie, o co chodzi z wiarą? Wiara, jak Bóg mówi, pokaż mi swoją wiarę, no proszę cię, chodź. Mówisz o opiece nad ubogimi, tak? Przychodzi człowiek, nie ma w co się ubrać, a ty mówisz, niech ci Bóg błogosławi. Nie, niech ci Bóg błogosławi, tylko go ubierz. Tylko go błogosław. Tak? Kup mu buty, kup mu kurtkę, tak? Jeżeli chcesz go pobłogosławić już. Nie rób jakiegoś cyrku i nie klep go po plecach. Tak? No nie klep go po plecach. W ogóle jak nie chcesz mu pomóc, to mu nie pomagaj. Okej? Okay? Ale nie mów, niech ci Bóg błogosławi. No. Jak Bóg... Co to jest w ogóle za formę, niech ci Bóg błogosławi? Ja nie wiem. Ludzie tak... Błogosławię cię. Ja mówię, ale jak? Jak ty mnie błogosławisz? To mnie ciekawi. No, no jak, no? No coś musisz mi dać. No bo uszczęśliw mnie jakoś, no coś zrób, nie wiem, chociaż zadać. Ja z Bogiem, no z wesel, nie. Coś zrób takiego, żeby mnie to w ogóle jakoś, rozumiesz, weź mnie podnieś. To mnie pobłogosławisz, tak? Jak ktoś nie ma pro ciebie ciepłej kurtki, a jest zima, to, to kup mu kurtkę, to go pobłogosławisz. I o tym Jakub mówi, tak? Mówi, nie mów, że wierzę, niech ci Bóg błogosławi, w porządku. Aha, halleluja. Bracie. Proszę was, żebyście okazywali wiarę. Niech wiara będzie okazywana. Niech wiara będzie manifestowana w waszym życiu. Niech ona idzie z przodu. Nie bójcie się też, jeśli będą te przeszkody. Z tych przeszkód się cieszcie. Mówcie już na początku, tak, przyjdziemy, będziemy lepsi. Będziemy więksi. Nie cofniemy się.